Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić rower miejski. Jest to rower od Unibike'a. Jest to rower Unibike Citizen na kołach 28 cali. No, tak jak już powiedziałem, jest to rower miejski. Zresztą jego dodatki o tym świadczą i cały jego wygląd. Mamy go na ramie aluminiowej, tak jak już to było mówione w Emotionie. Mamy wysoką główkę ramy, z niską ramą, co jeszcze raz podkreślę, nie oznacza, że jest ramą damską, bo dla mężczyzn też przypasuje niektórym, jeśli szukają większej wygody lub mają pewne ograniczenia. Tak jak powiedział Dominik, jest to rower miejski, który jednak ma zapędy do terenu. O czym mówię? Mówię o oponie, która jest szersza niż w standardowym rowerze miejskim. Jest to opona 2.0, tak zwana balonowa opona. A co znaczy balonowa? Że jeżeli jeździmy na troszkę niższym ciśnieniu, ona sama z siebie będzie stanowiła amortyzację. Co dalej? Ten rower, z uwagi na to, że nie, na wysokości opony posiada amortyzację, nie potrzebuje dodatkowych amortyzatorów, sprężyn. Co czyni nam ten rower lżejszy od roweru, który posiada takowe, czyli amortyzator w widelcu, sztyce siedzenia amortyzową. Zawsze można ją dołożyć oczywiście, natomiast już z wysokości opony mamy tutaj zapewniony bardzo wysoki komfort. Dodatkowo jest zewnętrzna przerzutka, co nie klasyfikuje, że tak powiem, roweru miejskiego, bo przeważnie w rowerach miejskich są biegi w pieście. Natomiast tu jest przerzutka zewnętrzna z napędem kasetowym, co też by mogło świadczyć o tym, że ten rower ma zapędy również w lekki teren. Czyli jest to rower, którym my możemy się śmiało poruszać po mieście, nie drżąc przed każdym obniżonym krawężnikiem, czy nam nie rozetnie opony, bo opona sobie bardziej da radę na lekkich nierównościach typu krawężniki. Jak wjedziemy w dziurę, też lepiej amortyzuje taki strzał, że tak powiem. A do tego, jeżeli wjedziemy w drogę szutrową, dzięki temu, że jest odpowiednio szeroka, też nie będziemy się w ten piach wcinać i nie będzie nam bardzo utrudniało to jazdy. Cały rower jest skonfigurowany na napędzie Shimano. Mamy tu napęd jednorzędowy z przodu, z tyłu 7 rzędów na kasecie. Osłona, która pomaga, znaczy nie pomaga, po prostu chroni, żebyśmy sobie nóżki nie ubrudzili, czy spodni nie wciągnęli w tryb. Warto znów dodać, że hamulce są to V-brake'i i są to od Shimano aluminiowe, które nam się nie poławią przy hamowaniu. Z dodatków warte podkreślenia, że mamy prądnicę w przedniej pieście, która zasila nam przednią, jak i tylnią lampę. Nie mamy tutaj rozwiązania tego typu, że przednia lampa jest z prądnicy, a tylnia na bateryjki, tylko jest poprowadzony po prostu kabelek i mamy ciągły dopływ światła, ciągły dopływ prądu i tym samym światła. Oczywiście możemy sobie włączyć lub wyłączyć światełka na przedniej lampie. Dodatki takie jak stylowy bagażnik z pompeczką, dobre plastikowe błotniki, które chronią nas, jak i nasze ubrania przed ubrudzeniem, oraz bardzo ładne dodatki takie jak skórzane rączki, chwyty. Sztuczna skóra. Sztuczne.
Dobrze, żeby nas tutaj ekolodzy nie zwyzywali. Ze sztucznej skóry zrobione, kolorystycznie dobrane do siodełka i do opon, albo odwrotnie, jak to tam woli. Bardzo fajny rower, skonfigurowany i wyglądowo. A, no i jeszcze mamy wiklinowy koszyczek, który, nie wiem, ja widziałem, że tam na filmach wozili psy. No, na przykład, sobie, można tam wyłuścić jakąś poduszką, czy no. jakimś innym tam kocyczkiem i małego pupilka tutaj tak wrzucić sobie, no nie ma problemu. No koszyk w zasadzie idealnie się wpasowuje w charakter tego roweru. No i ważne co w tym rowerze? Mamy dzwonek! I to z koroną. No tak. To nie jest byle jaki dzwonek. Tak jest. Który bardzo ładnie dźwięczy. Ogólnie co do bezpieczeństwa, bo w mieście również jest to bardzo ważne. Tak jak Dominik wspomniał, mamy oświetlenie przód, oświetlenie tył z prądnicy w pieście. Dodatkowo lampa tył ma funkcję podtrzymania, czyli jak już mówiliśmy w modelach Vision, na przykład lampa tył po zatrzymaniu przez jakiś czas jeszcze będzie świeciła. Czyli czy chcemy, nie wiem, założyć kurtkę, zdjąć kurtkę, napić się, nie wiem, po drodze zobaczymy grzyba i chcemy go zebrać do koszyczka, no to jesteśmy dalej dla otoczenia widoczni. Dodatkowo, co jest ważne w tego typu rowerze, rower posiada pas refleksyjny na oponie. Czemu to służy? Jeżeli przechodzimy po pasach w mieście lub przejeżdżamy w dozwolone miejsce na ścieżce rowerowej przez ulicę, światło przednie, tylne jest mniej zauważalne dla kierowcy, który jest ustawiony do nami pod kątem prostym. Natomiast refleks uwydatnia nam widoczność dla tego kierowcy. Całe koło zaczyna się wręcz świecić dla niego. Jesteśmy z daleka widoczni, że znajdujemy się na pasach, mimo że oświetlenie ma jakiś zakres szerokości, ale jest to znacznie słabsze z boku jak od frontu. Także dzięki temu, że jest refleks, jesteśmy widoczni w każdej pozycji dla rowerzysty. Rower jest do obejrzenia w salonie Biker Buzy Brodnica lub Biker Buzy Kiława. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego roweru lub innego, zapraszam Was do kontaktu na Facebooku Biker Buzy Brodnica, Biker Buzy Kiława lub kontakt telefoniczny czy mailowy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że rower bardzo fajnie skonfigurowany. Cena jego to 2,149, także w dobrze wyposażonym rowerze miejskim tylko lekko przekraczamy sumę 2000, także jeżeli nie chcemy wydać nie wiadomo ile pieniędzy, a chcemy mieć dosyć fajnie skonstruowany rower, bezpieczny i przemyślany, i dosyć wszechstronny, ja uważam, że Citizen jest fajną pozycją od Unibike'a, a dla fanów marki jest też nie bez znaczenia, że jest to jedyny rower miejski, że tak powiem manualny, który występuje w ofercie Unibike'a. Tak jest. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.